Witam. Rozprawiłem się z oddziałem berserkerów. Co? Pokonałeś wszystkich berserkerów? Nie mogę w to uwierzyć. No, choć byli bardzo silni, to jednak poradziłem sobie z nimi. Wielkie uznanie, mój przyjacielu. Uratowałeś mi życie. Jak mogę ci za to wynagrodzić? Nic nie trzeba. Pomóc człowiekowi w biedzie, to dla mnie rzecz normalna. Muszę przyznać, że jestem zaskoczony. Większość poprosiłaby mnie o złoto lub rudę. Jesteś nie tylko silnym i dzielnym wojownikiem, ale także człowiekiem honoru. No cóż, skoro nie chcesz przyjąć ode mnie zapłaty, to mam nadzieję, że nie odrzucisz mojego prezentu. Ten nordmarski łuk służył mi wiernie przez wiele lat. Wątpię, czy gdziekolwiek zdołasz znaleźć łuk, który byłby lepszy od tego. Proszę, przyjmij go ode mnie w darze, jako znak mojej wdzięczności i szacunku. Świetna broń, widać tu robotę mistrza. Na pewno chcesz mi go dać. Tak. Chyba nie odrzucisz mojego prezentu. To by mnie bardzo obraziło. Dobrze, przyjmuję twój podarunek. Dziękuję bardzo za taki doskonały łuk. Proszę. Niech wszystkie wypuszczone z niego strzały zawsze trafiają w cel. Mam dla ciebie kilka skrzyń rudy. Masz magiczną rudę. Doskonale. Zaraz zaniosę ją kowalowi. Wystarałem się o wasz prowiant. Nieźle. Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. On po prostu za dużo gada. Moi drodzy, poza odcinkiem zrobiłam zadanie zlecenie zarządcy. Okazało się, że jakimś cudem nie mieliśmy zwojów kuli ognia, więc kupiłam je i dałam naszemu zarządcy. Udało mi się też Ulfrunowi powiedzieć, że ci orkowie zostali pokonani oraz zagrałam sobie w kości z Sorenem o nordmarską Starkę. Moi drodzy, zaczniemy dzisiaj od zadania Zemsta Lee i później myślę, że będziemy robić po kolei zadania od dołu. No, musimy je zrobić i myślę, że uda nam się dzisiaj jeszcze ewentualnie dostać się do klanu Morsa. Także najpierw zagadajmy z Lee. Teraz pójdziemy do miasta. Postaram się wywabić Garaxa i Reginalda na zewnątrz. Chwila. Dobra, on będzie sobie tam, gdzie będzie. No, a my potrzebujemy tych dwóch panów, tak? Oni prawdopodobnie będą tutaj na górze gdzieś sobie spiskować. Często się zdarza, że oni gdzieś tutaj siedzą. Tu gwardziści się dziwnie na mnie patrzą, ale mamy ich oboje. Tu jest jeszcze księga mędrców, której nie wzięłam. Chciałbym o coś zapytać. To mnie nie interesuje. Odejdź. Dobra, może hrabia? Posłaniec czeka na ciebie i na lorda Reginalda. Dobrze, rycerzu. W takim razie niech tu przejdzie. Wiadomość jest ściśle tajna, dlatego posłaniec czeka na ciebie w drodze do miasta. To dla nas zbyt daleko. Jeśli czegoś potrzebuje, to niech tu przyjdzie. Chodzi o zabójstwo królowej. Posłaniec twierdzi, że wie, kto jest prawdziwym mordercą. Co? To koniecznie musimy z nim porozmawiać. Zaprowadzę was do niego. Znakomicie. Dla bezpieczeństwa zabierzemy dwóch strażników. Dobra. No i co teraz? Zaryzykowałam i powiedziałam hrabiemu, że czekają na niego, że jest posłaniec, który czeka. Muszę pomóc Lee, inaczej sobie z nimi nie poradzi. No, pomożemy oczywiście, no... Kurczę, nie ma innej opcji. Niestety przyjdzie nam zabić gwardzistów, no ale trudno. Zdejmiemy pierścień prędkości, żeby niczego tutaj nie popsuć i żeby panów nie zgubić. Widzę, że już gubienie nam idzie bardzo ładnie. A ja mam znowu zatkany nos. Kurde, ja czasami nie wiem, jak to działa u mnie. Mam chyba katar 24 godziny na 7. Tak. Zrobimy tego kłeścika i jestem ciekawa, co znajdziemy w kufrze Garaxa, no bo jak go zabijemy, to prawdopodobnie znajdziemy kluczyk do jego kuferka, który no widzieliśmy w zamku. Dobra, no idą za mną.
Li, już czekam. Teraz za wszystko zapłacicie. Cholera. Li. Na Beliara, jakim cudem tu się znalazłeś? Dobra, tu się tutaj dzieje coś dziwnego. Tyle na ten temat. Po pierwsze, Garax. Chyba zebrałam kluczyk. Reginald i Garax nie żyją. Tak, ci dwaj wreszcie dostali to, na co sobie zasłużyli. Dziękuję ci. Sam nic bym nie zdziałał. Oto 2000 sztuk złota, tak jak obiecałem. Co teraz będziesz robić? Nie wiem. Możliwe, że zostanę w Engardzie. Muszę się zastanowić. Żegnaj. I dziękuję ci za wszystko. Chwila. Wszystko w porządku. I tak, i nie. Myślałem, że jeśli się zemszczę, to odczuję ulgę. Ale myliłem się. Nic już nie będzie takie jak wcześniej. No dobra, czyli questik się zrobił. No tak, zrobił się. Załóżmy z powrotem nasz pierścień prędkości, który jest tutaj. I lecimy otworzyć kufer. Bo ewidentnie znalazłam klucz. O matko, ale mogę wchodzić w drzwi. Byłoby świetnie. Kufer Garaxa, gdzieś tutaj był. Tylko gdzie? Tutaj sobie najczęściej Garax stał. A nie tutaj gdzieś przypadkiem? Tu jest tego Reginalda chyba, pomieszczenie. Kufer Garaxa. Cholera, no nie pamiętam, szczerze mówiąc. Chyba tutaj wyżej. Tylko w którym miejscu? Nie, musimy znaleźć. O, tutaj chyba, bo jest zamknięty kuferek. Listy do hrabiego Garaxa, pieniądze i wino. Nie wiem za bardzo, po co mi taki list i w ogóle taki kufer. Drogi hrabio Garaxie, trzeba pomyśleć i zrobić coś królowej, aby on zdradził królową Adelaide. Coś królowi. Ozdoba, którą jej ukradłem, niestety została znaleziona przez tego paladyna, a zatem nic więcej nie mam przeciw królowej. Wiecie, że wtedy postarałbym się przekonać króla, że ona ma kochanka. Powinniśmy działać, zanim będzie za późno. Przywódca spisku. Ten list koniecznie trzeba pokazać królowi. No, może nam się nawet uda Li uniewinnić. Trochę słabo, że mamy teraz królowi powiedzieć, że no wiesz co, w sumie zabiłem twoich doradców, bo robili ci krzywdę. Już znam imiona spiskowców, więc zdradź mi je. To hrabia Garax i Lord Reginald. Co? Hrabia Garax i Lord Reginald? Jesteś pewny? Tak. Ten list to dowód ich zdrady. O Innosie. To prawda. Trudno było przypuszczać, że ci ludzie, których lojalności nigdy nie kwestionowałbym, byli naprawdę winni. Ale ten list otworzył mi oczy. Ci zdrajcy muszą zostać surowo ukarani. To już się stało. Hrabia Garax i Lord Reginald nie żyją. Nie żyją. To dobrze. Więc zostali sprawiedliwie ukarani. Dziękuję ci, rycerzu. Wyświadczyłeś naszemu królestwu nieocenioną przysługę. Weź te złoto na dowód mojej wdzięczności. No i kurde, po pierwsze nie wiem, ile nawet dostałam pieniędzy, chyba też 2000, a po drugie... Dlaczego cholera nie mogłam powiedzieć, że Li jest niewinny, nie? Bez sensu. Dobra, moi drodzy. Przebierzmy się w strój Nordmarczyka i będziemy ruszać do Nordmaru z powrotem. Już wszystkie wątki, z tego co mi się wydaje, udało nam się zrobić w Vanguardzie, także... Już raczej nie będziemy tutaj wracać, już nic więcej tutaj nie ma do zrobienia.
No i co? I lecimy na północne ziemię, to nie. W sumie wiecie, gdzie moglibyśmy pobiec i którędy się przejść? Tędy. Sobie jeszcze zwiększymy zasięg, bo w sumie tędy chyba będzie nam najwygodniej iść. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zobaczymy. Bo od razu sobie, wiecie, wyjdziemy na Nordmar i pobiegniemy po prostu przed siebie, chyba? Nie, mam nawet lepszy pomysł. O kurde, jeszcze mamy orków, którzy tutaj przyszli patrolować. Kurde, ciekawa jestem, czy będziemy mieli lepszą broń. Znaczy, będziemy mieli na pewno Uriziela, skoro nam o tym Xardas mówił. Tylko pytanie, czy Uriziel będzie mógł być jednoręczny? Mam nadzieję, że tak, bo jak nie, to trochę będę zawiedziona. Dobra, my sobie przejdziemy oczywiście tędy. Piękny Nordmar. Myślę, że jak pobiegniemy tu i w lewo, to będzie nam nawet wygodniej. Bo, moi drodzy, idziemy odbić kopalnię. I w sumie zobaczymy, co dalej będziemy robić. Zresztą też tutaj będzie przejście do klanu Morsa, także ewentualnie dzisiaj tam pójdziemy do tego klanu, a nie w kolejnym odcinku, bo tutaj możemy się... Nie, to nie tutaj. Ale spokojnie, ja już wiem mniej więcej, gdzie mamy iść, bo sobie to poza odcinkiem sprawdziłam. Tutaj będzie ten obóz orków i właśnie tamtędy będziemy musieli przejść, ale najpierw odbijmy kopalnię. Bo dzięki temu będziemy mogli załatwić królowi dostęp do rudy. Plus tutaj nie ma dużo orków w tej kopalni. Ta kopalnia jest w ogóle dosyć mała, jak na kopalnię rudy taką wielką. Powiedziałabym nawet, że jest mniejsza od takiej kopalni tamtej, co była. Tutaj część orków nie żyje. Pytanie dlaczego? Jest szaman, także myślę, że się najpierw na niego wpieprzymy, żeby go się pozbyć. Tylko może nie w taki plebejski sposób, bo mnie zmiotą panowie zaraz z planszy. Ale w sumie może to i lepiej, bo ja się po prostu tutaj wyleczę. Oni gorzej, że chyba spadną i sobie rozwalą głupie łby. Tak, ale w sumie to mi ich nie żal. Bo i tak expo mamy od cholery, także w sumie mało ważne. Ewentualnie gra ich tutaj po prostu z respi, ale wątpię. No, ale najważniejsze to było właśnie pozbyć się tego szamana, bo teraz już powinno być w miarę prosto. Szczególnie jak załatwimy ich skuszy właśnie. Jak widzicie, to też jest ich taktyka, żeby mnie skuszy załatwiać, a ja nie mogę trafić w tego jednego orka szpiega. Ale tam na spokojnie. O, nawet w tego elitę udało mi się trafić z tak daleka. Jest pułkownik. Pułkownika to tym bardziej warto załatwić z kuszy. Powiem wam, że ta kusza robi naprawdę dużą rozróbę, bo... Kurde, jeżeli ja z kuszy zadaję takie obrażenia... To naprawdę, nie? Trzeba pozazdrościć. Dobra, widzę, że to nie są wszyscy orkowie, ale nie ma czym się za bardzo chyba przejmować. Ważne, że zmietliśmy szamana na samym początku. No i będzie dobrze. Nie będę znowu zbierać wszystkich broni, które tam gdzieś leżą wcześniej. Zależy mi, żeby sprawdzić... O, proszę bardzo, mamy teleport do kopalni. Zależy mi, żeby sprawdzić tutaj te miejsca gdzieś z tyłu na przykład, bo może jakieś skrzynki z rudą. Chociaż teraz już chyba nie będą nam za bardzo potrzebne, biorąc pod uwagę fakt, że poniekąd po prostu będziemy załatwiać tutaj dostawę. Dobra, bo ten ork mnie już irytuje. Taka elitka to nawet nie zdąży do nas dobiec. No i co? I tam jest coś w ścianie. No i tutaj możemy właśnie zejść tak naprawdę na dół. Okay.
No i taki ork w sumie na hita. Ej, nie, ta kopalnia jest jednak większa niż mi się wydawało. Ale to nie zmienia faktu, że nie ma tutaj aż tyle wszystkiego, co w tej kopalni w Gothicu 3. Tu jest bądź co bądź w miarę swobodnie. Taka elitka na 3 strzały schodzi. Oni nawet za bardzo nie chcą do mnie strzelać, no może ewentualnie ta chce. Ale to się nie ma co chyba przejmować za bardzo. Oczyścimy sobie kopalnię dzisiaj i będzie przyjemnie. Gorzej, że tam do mnie strzela ten. Nie, no dobra, musimy oczywiście pełni życia używać, bo nie ma co. Ty nawet nie umiesz trafiać. Tamten jeden chyba spadł. Ten nawet nie dobiegnie. Dobra, trudno, najwyżej dostaniemy. Dobra. Szamani, to tam już jest pikuś. Wiecie co, no jak ma się tyle siły i tyle wszystkiego, to naprawdę nie ma czym się zajmować. O, matko bosko. Tu już jest troszeczkę większy młyn, widzę. Ale też widzę, że oni sobie za bardzo nie radzą z nami. No ja już myślałam, że ta kopalnia to będzie naprawdę malutka rzecz. Nie no, nie ma nawet co na tego szamana tak robić. Wiecie, co by się tutaj przydało rzucić? Po prostu deszcz ognia. To było akurat głupie, bo tutaj mnie zdążą wywalić z kapci. Kurde, no. Miałam, muszę przyznać, trochę inny plan na ten odcinek. Nie zapisałam się. O, cholera jasna. Tak dobrze mi szło, że aż się nie zapisałam w ogóle. Dobra, moi drodzy, umówmy się tak, żeby nie marnować czasu, to ja sobie odbiję tą kopalnię poza odcinkiem chyba. A my idziemy do klanu Morsa. Bo bądź co bądź, chciałabym tą modyfikację już w najbliższym czasie skończyć. Nie, żeby mnie jakoś bardzo męczyła, ale kurde, no gram w jedną grę pół roku. Pół roku. No i tutaj mamy oczywiście obozowisko, czyli mimo wszystko dalej jesteśmy w tematyce orków. Ale tak jak mówię, ja sobie po prostu tamtych orków z kopalni rozwalę. O matko, ale się... Bajecznie. Chyba dwaj szamani stoją obok. No, miałam rację. Ej, no kurde, prawie się udało, nie? Dobra, najwyżej sobie się wyleczę zaraz. Tak, a odnośnie tej kopalni, no to po prostu ja wam pokażę odbijanie, że tak powiem, taki efekt końcowy i możliwe, że po prostu na początku kolejnego odcinka to zrobię. Żebyśmy naprawdę nie tracili czasu, bo skoro ja tam się w ogóle praktycznie nie zapisałam przed wejściem, no to prawda jest taka, że my tam niewiele będziemy mogli w ogóle zrobić, prawda? Dobra, ty w ogóle nie wiesz, o co chodzi.
Okej, wydaje mi się, że to orkowie już byli wszyscy. Ale tak jak mówię, zależy mi też na tym, żeby po prostu inne rzeczy zrobić. A nie tylko, wiecie, skupiać się na jednej. I my sobie właśnie przeskoczymy tutaj. Powiem wam, że te wilki muszą mieć naprawdę dobrą ochronę przed bronią, biorąc pod uwagę fakt, że orka jestem w stanie ściągnąć na hita, a takiego wilka nie. To coś jest chyba nie ten teges. Czy tutaj jakieś rośliny albo coś w tym stylu? No nie wydaje mi się. Dobra. Rozwiązujemy sprawę, ekspimy sobie. Kopalnią, tak jak mówię, się zajmę sama. Pokażę wam tylko taki, jakiś tam naprawdę efekt po prostu końcowy. Dobra, z szablo zęba to akurat bym sobie wzięła skórę. No powiem szczerze, że dużo jest tego wszystkiego w tym Nordmarze. I szczerze mówiąc nie wiem, który Nordmar jest większy. Ten czy ten z Gothica 3. No i tutaj mamy, moi drodzy, przejście, tylko tu chyba będą golemy. Ja to sprawdzałam poza odcinkiem właśnie, jak sobie gdzie dojść, bo... że tak powiem, na cheatach to łatwo było o dojście. Wszędzie. Tutaj też można przypłynąć, ale w sumie nie opłaca się. Tutaj w tą stronę tak naprawdę idziemy tylko po to, żeby sobie wziąć roślinę stałą. Ewentualnie po trochę expa. Czy to tam na dół idziemy w sumie po roślinę stałą? Nie pamiętam. Znaczy pamiętam, że tam na dole w sumie nic nie ma. A ja chyba niepotrzebnie łażę z tą pałą. Nie. Dobrze. Tam mi chyba pokazuje tą kopalnię klanu w ogóle. Rudy właśnie z tymi orkami. Ale nie jestem pewna do końca. No i tak, tak naprawdę przyszliśmy tylko po szczaw królewski. W to miejsce. No ale warto wziąć szczaw królewski, bo akurat by nam się przydał. Myślę, że zrobimy kolejne eliksiry do życia. Już nie będę robić eliksirów na siłę, ani nic w tym stylu. Eliksirów na siłę, na siłę. Tak, na siłę nie będziemy craftić eliksirów po to, żeby były na siłę. Jezu, ale masełko maślane. Co tam jest na dole? Tupielec. No to możemy tam inaczej zejść. Dobra. To mało istotne. No i co? Jesteśmy w sumie w klanie. Morsa. Myślę, że możemy się przekimać od razu do rana. Przy okazji ci ludzie chyba powinni tutaj być, w twoich domach. A jak nie, no to nie. Tutaj nie będzie dużo rzeczy. Prawo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Eliksir leczniczy. Pusta skrzynia, okej, dzięki za info. Przynajmniej nie będę musiała otwierać. Nie tak jak raz było, że otwarłam skrzynię, ona po prostu była pusta. O, witam bardzo serdecznie. Witam. Nazywam się Roland i przybywam z okrętu wojennego Albatros. Służysz królowi Myrtany. Tak, więc wiedz, że nie pozwolimy orkom rządzić się w Nordmarze. Jesteśmy wolnymi ludźmi, nikomu nie pozwolimy zrobić z nas niewolników. Kim jesteś? Nazywam się Gunnar. Jestem starszym tej wioski, należącej do klanu Alphabet Morsa. Czego szukasz w naszej wiosce? Chciałbym zadać kilka pytań. Co wiesz o orkach? Zwykle oszczędzają nam swego widoku, ponieważ orkowie z Nordmaru rzadko odwiedzają wybrzeże. Jednakże, kilka dni temu pojawił się tu piracki statek orków, który zablokował nam wyjście w morze. Za każdym razem, kiedy próbujemy wypłynąć na morze, orkowie nas atakują. To bardzo niedobrze, bo utrzymujemy się z rybołówstwa. Niestety, mamy zbyt mało ludzi. Ale dalej jest jeszcze gorzej. Z naszej jaskini, gdzie przechowujemy swój połów, przedwczoraj w nocy ukradziono ostatnią skrzynię z rybami. To mogli być orkowi piraci. Nie, nie sądzę. Ślady złodziei prowadziły w głąb lądu. Poszliśmy następnego ranka za nimi, ale Beliar był po ich stronie.
Śnieżyca zatarła wszystkie ślady. Ech, jaki pech. Witam. Nazywam się Roland. Witaj, nieznajomy. Co możesz powiedzieć o tym miejscu? Nordmar, to miejsce, gdzie nie znajdziesz zbyt wiele zieleni. Tylko śnieg i lód. Życie tutaj jest bardzo niebezpieczne. Ten, kto lęka się... Dobra, już któraś osoba nam mówiła właśnie w ten sposób o czymś tam. Ten statek orków chyba będzie tam na dole. Witaj, witaj. Czego chcesz? Chciałbym o coś zapytać. Nie mam ani czasu, ani ochoty odpowiadać na twoje pytania. Zostaw mnie w spokoju. Hej, ty. Witam. Nazywam się Roland. Witaj, nieznajomy. Jak wygląda sprawa z orkami? Tak jak zawsze. Oni omijają nasze wioski, a my omijamy ich. Ale jeśli spotkamy się pod... Dobra, to też już ktoś nam mówił, bez przesady. Nie będziemy słuchać jednego i tego samego. Dobra, tam możemy zejść, ale jeszcze tutaj na górze ktoś chyba mieszka. Nazywam się Roland. Jestem żołnierzem króla Erchaobara. Urodziłem się na wyspie Kholinis. Witaj, nieznajomy. Jesteś zainteresowany niezbędnym ekwipunkiem. Mógłbym ci coś sprzedać za dobrą cenę. Pokaż mi swoje towary. Dobra, no liczyłam trochę, że znajdziemy handlarza, także udało się. On ma dużo korzeni leczniczych. O, ma teleport do klanu, także to się może przydać. Znaczy nie wiem w sumie po co mielibyśmy tutaj wracać, ale uznajmy, że się to przyda, a ja spadłam na sam dół. IQ 0. Dobra, kolejni orkowie przed nami będą. Chyba. Było, że im blokują. Tam da się dostać jeszcze za jego chatę. No nie wiem. Ten chłop mówił coś o złodziejach ryb, nie? To chodziło mu o orków czy niebo? Trochę mój mózg chyba nie zakodował za bardzo tego. Tam jest wieża strażnicza. Ciekawe mnie, gdzie jest ten statek niby blokujący, bo ja tutaj nie widzę, żeby ktoś im coś blokował. Nie wiem, albo jestem ślepa. Tu się powinno dać przejść. No i się da. I tutaj jest wieża strażnicza. A tutaj mamy jakieś przejście dodatkowe. Możliwe, że ci orkowie są na przykład gdzieś tu. W sumie, skoro możemy tutaj chodzić, to bardzo możliwe, że znajdziemy tutaj gdzieś ich statek. Czy jestem w stanie tego topielca... Tak jest, jestem. To dobrze, bo nie musimy tam na dół schodzić, chociaż pewnie i tak tam zejdziemy na dół. No, ale dobra. Kurde, powiem wam, naprawdę się spodziewałam, że ten odcinek będzie wyglądał trochę inaczej. Widzę jakiś statek, więc to jest pewnie ten, którego szukam. Tutaj chyba już nie będzie golemów, także możemy zmienić broń. W ogóle znalazłam miecz kasty wojowników. To jest miecz dwuręczny. W sumie możemy spróbować się nim posługiwać. Zobaczymy, czy dalej będzie ten bug występował z mieczem. Bo topory to ja wiem, że nie dla nas. Nie, no dobra, z takim mieczem jesteśmy sobie w stanie poradzić, bo jakbyśmy mogli się posługiwać taką bronią, to nie ukrywam, że byłoby lepiej, bo jednak większe mamy wtedy obrażenia.
niż bijąc się z broni jednoręcznej. No, a tak jak mówię, nie wiem, czy Uriziel będzie w stanie być bronią jednoręczną. Chociaż widzę, że mamy trochę trudności, jeżeli chodzi o pracę tej broni. Sprawia mi ona czasem problem. Dobra, no są orkowie. Dzisiaj cały odcinek z orkami, ale w sumie to nie jest dziwne, bo... Wiecie, Nordmar, no to raczej... Muszą być orkowie. Innej opcji za bardzo nie ma. Tamten sobie... wydaje jakieś dźwięki. W sumie to ja nie wiem, po cholerę ja chodzę po tych plażach w ogóle. Chyba liczę na to, że coś znajdziemy ciekawego. No ale w sumie co tutaj może być? Kwarcytu to ja mam bardzo dużo i w ogóle innych tych surowców, więc chyba nie ma sensu tutaj w ogóle chodzić. Tego orka pirata bym bardzo chciała zestrzelić, bo mnie chłop irytuje. Ale coś mi się wydaje, że nie jestem w stanie go stąd trafić. To jest dosyć logiczne. No żartujecie sobie? Gdzie tutaj szaman jest? Nie mam pojęcia. Ale jak sobie zboczymy tutaj, to powinno być git. Dużo ich, cholera. Ale kuszę wyciągnę i będziemy mieli z głowy panów. Takiego orka pirata na pewno. O, tam jest ten piracki ork dziadowski. To na niego akurat musimy broń wyciągnąć, nie ma innej opcji. Oni, widzę, wszyscy sobie poszli popływać. Szanuję, bardzo szanuję. O Boże. Może być. Przynajmniej się nie uleczy pod wodą. Skubaniec. Dobra, tam są jeszcze pod pokładem. Lewo, 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 prawo, prawo, lewo. Lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo. 200 sztuk złota. Po co ta gra mi daje jeszcze w ogóle te pieniądze? Dobra, no nie powiem. Jeżeli chodzi ogólnie o używanie broni dwuręcznej, używa mi się całkiem nieźle, ale wtedy musielibyśmy dobić wkryta. Znaczy ogólnie to nie jest problem, żeby dać sobie wkryta do końca, do 100%. Prawo, 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 lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo. 12 bryłek. Sporo. I skrzynia z prowiantem, pełnia życia, pełnia many. O co chodziło z tymi złodziejami ryb, co? W głąb lądu. No to jest dla mnie zagwozdka, jeżeli chodzi o tych złodziei ryb. Chyba wiem, kto może być złodziejem, ale kurde, no... Nie do końca wiem, jak się tam dostać, nie? Wiecie, co by się przydało zrobić? Przekimać na tym statku, bo... Jeżeli część tych orków wpadła do wody, to w sumie nie wiadomo, gdzie ich pognało, a jak się prześpimy, to będziemy mieli pewność, że statek jest odbity, jak się nic nie pojawi. Żaden nowy znacznik. Także odpocznijmy do rana. Jak widzicie, na przykład ciała wracają, tak? Wygląda na to, że to są wszyscy.
Dobra, w głąb lądu, tak? No to musimy i tak przejść się chyba tutaj zobaczyć. Chociaż tutaj raczej nic nie będzie po tej stronie. No akurat niedobrze, bo nic tu nie ma. W głąb lądu. No to jest już taki maksymalny ląd. Już raczej się tutaj nie da nigdzie dostać szerzej. No a ja żadnych złodziei nie znalazłam. Słabo bardzo. Wiadomo, warto się przebiec, bo może jeszcze coś znajdziemy. Ale na aktualny moment to ja nie widzę nic. Tam się nie zejdzie raczej. No nie wiem, tu był tylko gościu, który nam teleport sprzedał. Tu mieli ten magazyn, siema. W sprawie orkowych piratów. Tak, jak ci idzie ich szukanie? Zająłem się nimi. Więcej nie będą stwarzać wam problemów. Co? Naprawdę rozwiązałeś nasz problem, chociaż jesteś obcy i nie masz nic wspólnego z naszymi sprawami. Dlaczego nie? Orkowie zaatakowali nasze królestwo, więc są też moimi wrogami. Słusznie. Bardzo ci dziękuję. Dlatego weź, proszę, tę rudę. Jestem przekonany, że dobrze ją wykorzystasz. Pewnie tak, jeszcze bym chciała znaleźć waszych złodziei, ale... Kurczę, gdzie? W głąb lądu. Tutaj żeśmy tędy przyszli, nie? Tutaj mi pokazywały jakieś znaczniki, jak byliśmy po tej stronie. No właśnie, tylko że ja tutaj nie widzę żadnego wejścia nigdzie. A to chyba jednak nie jest kopalnia. Zresztą mapę możemy zobaczyć. No nie, nie zobaczymy, bo mamy tylko do klanu Morsa. Tam na górę ewidentnie da się jakoś wleźć. Znaczy te skały, one tak trochę sugerują, żeby się po nich powspinać, ale kurna, gdzie ja mam się powspinać? Zobaczmy jeszcze tak, bo myśmy przyszli tą jaskinią. Czy tu się nie dało na przykład gdzieś, nie wiem, odbić z tej jaskini albo coś zrobić? No w teorii to w ogóle tutaj jest takie przejście dziwne, że wcale go nie ma. Klan Morsa jest trochę tak naprawdę oddalony od świata zewnętrznego. Chociaż widzę, że tu jest jakieś przejście. A, bo to są ci piraci. A to oni ukradli ryby. Dobra, mamy te rzeczy, a z ciebie list od Prinsa do Trandera, mapa skarbu w Nordmarze. No, znalazłam skrzynię z rybami, także chyba to oni byli tutaj winni tej oto kradzieży. Zobaczmy tą notatkę. Witaj, Prince. Ciekawa historia doszła do moich uszu. Dwaj dezerterzy z brytańskiego wojska na terenie Nordmaru zakopali w jaskini kilka toreb z magiczną rudą. Jeden z tych typów był u mnie i od niego zdobyłem mapę skarbu. Trader. I jeszcze mamy mapę. Mapę Nordmaru mam. I mapę skarbu. Klan Rudy, Nordmar, klan Morsa, kopalnia... Tam jest iksik przy wieży strażniczej. Czy to byli złodzieje ryb? Nie wiem, znalazłam skrzynię z rybami tylko jedną. Chyba, że oni zakopali tam drugą. Ale wątpię w to, bo to by było co najmniej dziwne. W ogóle tam na dole coś...
Tam są pełzacze na dole? A wiecie co, ja bym tam bardzo chętnie zeszła i zobaczyła, o co chodzi. Tylko może w taki sposób, żeby się bardzo nie zabić, tylko tak trochę. Nie wiem, czy tutaj nie będzie tej ukrytej rudy przypadkiem. Bo to tak w sumie mi wygląda. Pełnia życia, żuwaczki. Nie, to było tylko taki skarb w sumie. A, i tam się dało po prostu wejść. Okej, okay. I ja nie wpadłam na to, żeby tam wejść, tak? Tak. Złodzieje ryb. Wiecie co? Sprawdzimy tą jaskinię, żeby zobaczyć sprawę tego skarbu. Czyli tutaj akurat północne ziemie Nordmaru to będzie dobry pomysł. Mapę proszę. I zobaczmy. Jak widzicie, jesteśmy przy wieży strażniczej. Tutaj ostatnio nas gra nie chciała wpuścić, ale już nas wpuszcza. Mapa. To jest za wieżą strażniczą. Aha, wiem gdzie to jest. Zresztą powinniśmy tam się udać, bo tam nas nawet nie było. Kurde, spodziewałam się, że będziemy naprawdę inne rzeczy dzisiaj robić. Znaczy wątpię, że ci złodzieje ryb mają coś wspólnego z tamtym miejscem, gdzie ja teraz idę. Ale ogółem rzecz biorąc, mamy skarb do znalezienia, więc warto by było to zrobić. No i tutaj właśnie jest zejście. I są gobliniarskie. I nie wiem, czy to nie tu. I są też ogry w ogóle. Możliwe, że to właśnie... Ale mnie to irytuje. Jak się cofnę, to nie mogę ciosu zrobić z broni dwuręcznej. Czy mapa mi pokazuje, że to tu? Chyba jest to możliwe. Że to będzie tutaj. Bo tutaj ogólnie jest jaskinia. Także możliwe, że to tu. Goblina potrzebuje. Dobra, ogry się nam zbagował trochę. Sporo tego paskudztwa. Tutaj nawet jakieś lodowe, pojedyncze wilki biegają. Tu się w ogóle da gdzieś iść nawet dalej. A co pokazuje mapa? Czy ona mi pokazuje, że jesteśmy w dobrym miejscu? Niby nie. Ale możliwe, że tak. Tu jest ogrów bardzo dużo. Może być problem. Może być problem. Chyba, że odbiegniemy i się wyleczymy. Tylko nie w ten sposób. Także nie odbiegniemy i się nie wyleczymy. Coś dzisiaj jestem mało skupiona. Z tego co widzę, na tym co się dzieje w ogóle wokół mnie. I niestety tak to potem wychodzi. Fajnie by było wystrzelać te gobliny najpierw. Dobra, zobaczymy, czy jestem w stanie... No gdzież tam, nie ma opcji w ogóle. Na pewno nie tą bronią, bo naprawdę jak się cofamy, w ogóle cofamy się dużo wolniej do tyłu.
I potem mamy chwilowy cooldown. A gdyby tak sobie... No właśnie, jesteśmy w stanie tylko same gobliny przywołać do siebie. Tylko, że ja nie mam 100% kryta i to dużo tutaj nam może popsuć. Dobra. No i teraz możemy się zająć ogrami. Już powinno być dużo prościej i nawet skuszy się powinno udać. Także obejdziemy sobie tak, żeby tego jednego ogra najpierw zaczepić. W sumie może być najpierw ten. Ja mam bełtów 13 tysięcy czy ileś tam, więc to nie będzie problem. No i teraz nam poszło dużo lepiej. Widzę, że tam na dole jeszcze są dalej przeciwnicy. Więc możliwe, że jak zejdziemy tędy, to przejdziemy jakąś jeszcze inną stroną do jakiejś, nie wiem, innej jaskini, whatever. W sumie nie wiem. Nie wiem, jak na razie jest w miarę prosto nam to idzie. Widzę ekipę golemów. Tutaj chyba będzie ta jaskinia. Chociaż nie jestem pewna. Mamy jakiś nowy teren, znowu kolejny, także chyba warto go jednak będzie sprawdzić. Tu jest jakaś jaskinia. A w jaskini są cieniostwory. Powiem wam, że całkiem fajny miecz. Trochę ciemno. Dobra, ja tam się już nie będę tym życiem bardzo przejmować, bo jest iksik, także chyba trafiliśmy na dobre miejsce. Co my tu mamy? Pełnie many, jest kilof. No i mamy. W wiecznych lodach skarb, ale to był chyba ten. Tak jest. No i pytanie, czy ci złodzieje ryb to już było to? Że to byli ci piraci? Dobre kurde pytanie. No i tutaj już nie mamy dalej przejścia. Tam jest wieża strażnicza. Tam na dole byłam? Byłam. Chyba. Chyba tak. Dobra, wiecie co? I tak no nie mamy nic do jakby stracenia, żeby się tam do tego klanu przenieść, bo i tak przeszliśmy bardzo dużo na mapie. Do klanu Morsa. No i zobaczmy. O, widzę, że Gunnar teraz jest tutaj. W sprawie złodziei ryb. Tak. Znalazłeś ich. Tak. Więcej nie będą już was okradać. Poza tym, przyniosłem skradzione ryby. Uratowałeś nam życie, nieznajomy. Nawet nie wiem, jak ci się odwdzięczyć. Masz, weź tę rudę, byśmy mogli spłacić chociaż część naszego długu w stosunku do ciebie. Możesz też okazać swoją wdzięczność w inny sposób. Jak? W Nordmarze wyjątkowo dobrze radzicie sobie ze skórami zwierząt. Dużo podróżuję i mógłbym zaopatrywać cię w futra. Jeśli dasz mi dobrą cenę, możemy rozkręcić interes. Dobrze. Złożę ci ofertę. Jeśli przyniesiesz mi skóry szablozębeów, lodowych wilków, rozpruwaczy, cieniostworów lub troli, dostaniesz ode mnie więcej niż od innych handlarzy. Brzmi nieźle. Świetnie. Nie pożałujesz. Masz za dużo skór. Nie mogę dać ci tyle złota na raz. Tak, no o tym mówiłam. To samo się dzieje w przypadku Bospera, chociaż u mnie się w ogóle opcja sprzedaży nie odpaliła teraz, jak grałam. Dziwne. Wszystko w porządku. Tak. Dzięki twojej pomocy teraz jest wszystko w porządku.
Dobrze, moi drodzy, wydaje mi się, że dobrym pomysłem będzie, żebym ja teraz zrobiła cięcie i wróciła sobie do tej kopalni, wybijając tych orków, żebyśmy ten wątek tej kopalni klanu Rudy zamknęli. Wydaje mi się, że to będzie dobre rozwiązanie, jeżeli mam być szczera. Także, czy ja mam jakiś teleport w okolice kopalni? Mam. Przed samą kopalnię. Ja sobie teraz powybijam orków. Spotkamy się w tym miejscu co ostatnio. I co? I potem już myślę, że uda nam się jeszcze to zadanie dzisiaj skończyć. Także lecę wybijać orków i spotkamy się tam na dole. Okej, moi drodzy, jestem już na miejscu. Jak widzicie, orkowie już do mnie zaczęli strzelać. Jest ich tutaj naprawdę bardzo dużo. No i nie powiem, wydaje mi się, że chyba warto by było jednak no, tym deszczem ognia faktycznie zadziałać, tylko że no wiecie jak to będzie wyglądać, nie? To nie będzie najprostsza rzecz ever do zrealizowania. Możemy się spróbować oczywiście przebiec. Nie możesz tego teraz zrobić, a dlaczego nie? Ja powiem wam, że ta kopalnia to jest dramat. Powiem wam, że to jest masakra. Wydawało mi się, że ona będzie dużo płytsza. Jednak nie jest. Orków jest bardzo dużo. I wypadałoby mieć na nich jakąś lepszą taktykę niż ja mam. Cóż. A to będzie, myślę, że jednak trudne bardzo. Żebym tak, spróbujemy tak z daleka dosyć to zrobić. Typu, wiecie, stanąć sobie tutaj po prostu wyżej. I zobaczymy, który ork do mnie przyjdzie, po co, na co i... I w jaki sposób? Wiadomo, że szaman będzie kombinował, nie? To chyba wam nie muszę o tym mówić, że będzie kombinatorstwo jedno wielkie w przypadku szamanów. Przynajmniej jesteśmy częściowo w stanie coś zrobić. Wiecie, postrzelać sobie do nich nawet. Dopóki jesteśmy wolni od szamanów, to jesteśmy spoko. Oni, jak widzicie, trochę kombinują tutaj coś. Mają skrawki inteligencji. Dobra, no ale ogólnie rzecz biorąc, jesteśmy w stanie coś zrobić tutaj w tym guście. Niestety jest to dosyć ciężkie do zrealizowania. Ale nie jest niemożliwe. Dobra, będziemy oczywiście używać pełni. No nie wiem, czy nam się uda odbić to całe. No wydawało mi się, że to nie jest aż tak głęboka kopalnia, a jednak jest. Mamy dwóch szamanów, także mamy trochę przerąbane. Dobra. Tutaj nam się na szczęście coś udało rozkminić. Boże, jak mi taka elita właśnie na przykład spada na głowę. Aha, no i na przykład dzieje się coś takiego też. Normalka, nie? No tak to czasami bywa. Jednak pełnia życia będzie stosowana częściej niż mi się wydawało. Ale wydaje mi się, że... Ty, nordmarska starka normalnie tutaj leży. Ale wydaje mi się, że starczy nam pełni życia do końca już.
gry. Takie mam osobiście wrażenie. Dobra, tutaj już ten skrawek jest chyba czysty. Tutaj też są skrzynie z rudą. Zamknięte. Kto by się tego... Złoże szmaragdu. Nie, my chyba szmaragdów nie mamy. Czy mamy szmaragdy? Ja chyba musiałam kiedyś kupować szmaragdy. No ale kurde, żeby teraz to kopać. Odcinek miał być krótszy niż poprzedni, a będzie dłuższy. Dobra, nie będę tego na razie kopać. No nie potrzebujemy tego, nie? Za bardzo. Skrzyni z rudą jest tutaj pod dostatkiem, to na pewno. Jest szaman. Aha, oni są w stanie tu wejść, czy są? Chyba tak... Są jednak. Miałam powiedzieć, że chyba tak niezbyt. Nie, no najgorzej, bo tamten teraz sobie spadł. Albo i nie spadł. Tutaj tak naprawdę tylko szaman jest. No, powiem wam, że nieładnie nam się to robi tutaj, no kurde. Krótki odcinek będzie, tak, tak, na pewno. Skończymy sobie wcześniej, na pewno. No ale jesteśmy w sumie na dole. W sumie. Ja i tak muszę sporo wyciąć z tego. Szamana trafiłam znowu. Ale tutaj jesteśmy w stanie chyba trochę lepiej zarządzać tym terenem. I tutaj będą latać naokoło. Ale w sumie... Jest dosyć dobre miejsce, żeby tutaj ich rozstrzelać tak samo. Doleci tamto. Mam prawo wymagać, mam 100% w kuszy, nie? To mi teraz nikt nie może zarzucić, że nie mam prawa wymagać od Rolanda strzelnictwa. Kurde, się porwałam jak z motyką na słońce z tym odbijaniem dzisiaj. Ale trudno. W ogóle, wiecie co dla mnie jest ewenementem? Że na przykład taki szaman orków sobie nie przyzwie, wiecie czego. Jak dla mnie uważam, że mógłby sobie po prostu przyzwać na przykład armię ciemności. Czy w sumie zrozumiałe jest to, że tego nie robi? No bo tak z drugiej strony, jakby to zrobił, to by orkowie atakowali siebie wzajemnie. Osiema. Wchodzisz tutaj? Zajebiście. Nie wiedzą trochę, co zrobić ze sobą, bo się wszyscy pchają na... Co tam się w ogóle dzieje? Szaman na szczęście nie umie strzelać. Znaczy, ja też w sumie nie umiem. Dobra, dobra. Dobra, tamten poleciał tam. Dobranoc. O kurna, spadł mi niestety, chłop. Dobra, zejdziemy chyba na dół. Bo już zrobiliśmy rozróbę taką większą. Siema. W twarz se tym walnij. Ty, bo tam jest jeszcze jeden.
Na szczęście nie zdążył tym zapalić mi. Okej, złoże czarnej rudy. Czy tutaj ktoś jeszcze żyje w tej kopalni? Nie dostałam nic, że kopalnia odbita. Ta, bo tam ktoś jeszcze wyżej na przykład został. Złoża czerwonej rudy. Jest warsztat, jakbym chciała. Powiem tak, ja nie będę już tego zbierać, no bo dajcie spokój, ale naprawdę, póki mi to nie jest potrzebne, a wychodzi na to, że nie jest na razie, no to nie będę kopać tych złóż. Tu jest rubin, jakbyśmy chcieli. A czy ogólnie będą nam potrzebne takiego typu surowce, z tego co się orientuję, ale dopóki, wiecie, mam, a wiem, że mam jakiś tam zapas tych surowców, no to nie będziemy tego kopać. Bo podobno ma być potrzebna jakaś tam ilość tych kamieni. Ale na razie jest w miarę tak, że mam, więc nie będę tego kopać. A ty co tutaj robisz, kolego? O, pięknie. Dobra, no to wracamy do klanu Rudy, bo naprawdę ten odcinek się zrobił bardzo długi. I tak, moi drodzy, w kolejnym odcinku zrobimy sobie ten zaginiony amulet, czy tam skradziony. Orkowie zostali rozbici, więc kopalnia jest wolna. Chwała naszym przodkom. To po prostu bohaterski czyn z twojej strony, którego nasz klan nigdy nie zapomni. Co z twoją obietnicą? Dotrzymam jej. Natychmiast zajmę się dostawą rudy do Engardu. Ile skrzyń potrzeba? 20 skrzyń. Dacie radę? Tak, poradzimy sobie. Dobrze. W imieniu całego naszego klanu, dziękuję ci za pomoc. Zawsze będziesz tu mile widziany. Są jakieś wieści? Na razie nie. Oczywiście, z wyjątkiem tego, co dla nas zrobiłeś. Dobra. To tak, moi drodzy, podsumowując, kolejny odcinek Ukryta Ruda robimy i zaginiony amulet. Plus zajmiemy się sprawą północnej świątyni Beliara. Tak jest, bo to jest ta w Nordmarze. Czyli pójdziemy do klanu Ognia. A klan Ognia, no to jest nic innego jak ten obóz Ansgara, czy jak mu tam było. Co się zastanawiałam, co to jest. To jest klan Ognia. Także tam będziemy buszować, moi drodzy, w następnym odcinku. Powiem wam, że wydaje mi się, że się nieuchronnie zbliżamy do końca. Dobra, moi drodzy, także to by było na tyle na dzisiejszy odcinek. W kolejnym, tak jak już mówiłam, Ukryta Ruda, Zaginiony Amulet i Północna Świątynia Beliara, czyli Klan Ognia. Ten obóz Ansgara, mamy go tutaj na południu. I co? I myślę, że to by było na tyle. Dzięki wam, bo już ten odcinek się naprawdę przedłużył. Myślę, że będę musiała go troszeczkę poprzycinać, żeby nie był taki długi. No i co, jeżeli wam się film podobał, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza, trzymajcie się, zapraszam was na Discorda, link macie w opisie. I co, i to by było na tyle. Jeszcze raz dzięki i cześć!